Istnieją takie przedmioty, które tworzone są według prostych zasad. Mają być tanie, trwałe i spełniać swoje zadanie. Tylko tyle. Jak na przykład młotek. W motoryzacji także powstają takie twory, choć ostatnio coraz rzadziej. Tipo już testowaliśmy. Pora na jego francuskiego konkurenta, czyli Peugeota 301. Czy okaże się miękki, czy może twardym zawodnikiem na tym rynku? Przekonacie się w tym teście, w którym dowiecie się wszystkiego, co najważniejsze przed zakupem używanego egzemplarza. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, no i zaczynamy! Ten budżetowy sedan jest produkowany od 2012 roku. Jest osobnym modelem, nie ma nic wspólnego z 308. Powstał z myślą o rynkach rozwijających się, do których zaliczona została także Polska. Z zewnątrz ten model zaprojektowany jest całkiem ciekawie, wcale nie wygląda aż tak bardzo budżetowo. Z przodu mamy logo, podpis Peugeot oraz smukłe światła. Z boku prosta linia z wyraźnym trójbryłowym nadwoziem. Bagażnik nie wygląda źle, jak na przykład w talii pierwszej generacji, chociaż może bym zmienił zdanie, jakbym zobaczył wersję hatchback 301. Z tyłu dwubarwne lampy z ciekawym przetłoczeniem, króciutka klapa oraz masywny zderzak. Lifting odbył się w 2017 roku, ale ostatecznie 301 wypadła z oferty. W razie czego posiada jeszcze brata bliźniaka, czyli Citroena C-Elysée, który nadal jest sprzedawany. Okazuje się, że wnętrze budżetowego auta także nie musi wyglądać źle. Jak na razie w tym samochodzie budżetowa jest tylko cena, ale spokojnie, zaraz coś znajdziemy. Generalnie deska zaprojektowana jest dosyć ciekawie, nowocześnie. Mamy wstawki z plastikowego chromu, plastikowego piano black, no i generalnie bardzo dużo twardego plastiku, który miejscami może też troszkę skrzypić. Natomiast nie ma tutaj nigdzie widocznych śladów zużycia. Nasz samochód ma dopiero ponad 120 tysięcy kilometrów, ale naprawdę pod tym względem trzyma się dobrze. Na górze kratki nawiewu, poniżej dwa przyciski od świateł awaryjnych i centralnego zamka, no i panel multimediów z małym monochromatycznym ekranem podświetlanym na pomarańczowo, który jest bardzo czytelny. Informacje wyświetlane są w języku polskim, za to plus. No, może odmienianie liczebników porządkowych nie do końca dobrze mu idzie. Możemy tutaj słuchać muzyki zarówno z CD, jak i z USB, jak i ze złącza AUX, a także z telefonu poprzez Bluetooth. Super! Na tym ekranie mogą być wyświetlane także informacje z komputera pokładowego. Natomiast najbardziej podchwytliwe jest pokrętło. Nie zmienia ono głośności, do tego służą przyciski. Pokrętłem zmieniamy na przykład częstotliwość radia. I to jest moim zdaniem ergonomiczna wtopa. Poniżej panel klimatyzacji. Z trzema topornymi, twardymi pokrętłami i jednym suwakiem, tym środkowym pokrętłem uruchamiamy i wyłączamy klimatyzację. Proste w obsłudze, ale niespecjalnie estetyczne. Niżej uchwyt na kubek, który mieści go na szerokość. Niestety jest problem z wysokością. W tym miejscu jeszcze malutka półeczka na jakieś drobnostki. Obok znajdziemy przyciski od elektrycznego sterowania szybami. Wiadomo, musi być krótka wiązka, więc nikt ich nie wstawiał na drzwi. Niestety nie ma tutaj trybu automatycznego dla żadnego z okien. Trzeba przez cały czas trzymać ten przycisk aż do pełnego otwarcia bądź zamknięcia. W okolicach dźwigni zmiany biegów mamy taką srebrną ramkę. To wygląda nawet ładnie i estetycznie, podobnie zresztą jak ten mieszek. Na górze taki chromowany dekielek. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że mamy czujniki parkowania z tyłu, a wskazania tych czujników pokazują się także na naszym małym, skromnym ekraniku. To akurat fajna rzecz. Na środku nie znajdziemy podokietnika, ale za to zobaczymy ukryty port USB oraz AUX, a także gniazdo zapalniczki. Tu kolejne dwa uchwyty na kubki i tym razem się udało. Trzyma się stabilnie. No, sama ta część centralna nie jest zbyt stabilna, ale za to trzymanie kubka jak najbardziej. Schowek pasażera jest bardzo głęboki, pojemny, surowy, ma także taką półeczkę na dokumenty. Kierownica jest nawet ładna, jest taka muskularna, podcięta u dołu, oczywiście jest zrobiona z plastiku, nie mamy tutaj żadnego obszycia ze skóry, ale i tak wygląda nie najgorzej. Nie znajdziemy na niej żadnych przycisków, wszystko obsługujemy z manetek ukrytych za kierownicą. Ta po prawej stronie służy do obsługi multimediów, a ta po lewej do obsługi tempomatu. A zegary są minimalistyczne. Mamy czerwone wskazówki, białe cyferki, na środku mały ekran komputera pokładowego, także monochromatyczny i pomarańczowy. Znajdziemy tam na przykład cyfrowy wskaźnik poziomu paliwa. Warto jeszcze wspomnieć, że kierownica ma regulację tylko w jednej płaszczyźnie. I to bardzo krótką. Więc to może troszeczkę
utrudnić zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą. Chociaż fotele są całkiem niezłe. Ja czuję się w pewien sposób otulony, to znaczy trzymanie boczne jest nie najgorsze. Siedzisko też jest dosyć długie. Regulacja jest bardzo szeroka. Oczywiście jest manualna, ale mamy tutaj niezwykle duże możliwości, zarówno jeśli chodzi o wysokość, oparcie czy też odsunięcie się. Jest tego miejsca tutaj dużo, nie można narzekać, spory zapas w każdym kierunku. Po lewej stronie od kierownicy znajdziemy jeszcze kilka przycisków, jeden z nich jest bardzo ważnym, to otwieranie bagażnika. Tak, warto to zapamiętać, za chwileczkę dowiecie się dlaczego. Na drzwiach srebrna klamka, malutki podłokietnik oraz duży schowek, w którym spokojnie zmieści się 1,5 litrowa butelka. A teraz zobaczmy do tyłu. Po pierwsze, kanapa się składa, co wcale nie jest takie oczywiste w sedanach. Niestety mamy taki próg do bagażnika. Poza tym zaskoczyć może ilość przestrzeni, jest naprawdę bardzo dobrze. Spójrzcie, siedzę sam za sobą, mam 1,77 m i ogromny zapas na nogi, trochę zapasu nad głową, no i na szerokość także tutaj nie brakuje. Kanapa jest mięciutka, nie jest jakoś specjalnie wyprofilowana, nie ma tutaj także za dużo bajerów, są kieszenie na fotelach, no i to tyle. Nie ma podłokietnika, ale za to są zaczepy i Sofix. Zagłówki są trochę oszukane, na środku nie ma w ogóle, a te dwa są zintegrowane i nieregulowane. No to co? Idziemy pakować walizki. Ten samochód od początku był tworzony z pragmatycznym podejściem, więc nic dziwnego, że bagażnik jest bardzo pojemny, ma 506 litrów pojemności. Ale otworzyć można go tylko z przycisku wewnątrz bądź na pilocie, nie ma specjalnego guzika na klapie. Zatem przytrzymujemy. No i tutaj w stosunku do Tipo już jest pierwszy minus, bo klapa nie otwiera się automatycznie, a wystarczyłoby wstawić taką zwykłą, dużą sprężynę. Zresztą zobaczcie, jakie te zawiasy są ogromne. Poza tym w środku brak jakichkolwiek bajerów, pod podłogą znajdziemy tylko miejsce na gaśnicę, trójkąt czy też koło dojazdowe i lewarek. A zatem czas na test walizek. Wynik rewelacyjny, mamy jeszcze spory zapas, trzeba tylko uważać na zawiasy, no i ruszamy. Muszę przyznać, że spodziewałem się, że w kwestii prowadzenia będzie tutaj znacznie gorzej. A jest całkiem nieźle, powiedziałbym poprawnie. Co prawda układ kierowniczy nie jest mistrzem precyzji, ale spokojnie można śmiało wchodzić w zakręty. Zawieszenie zestrojone jest miękko, komfortowo. Z przodu mamy kolumny MacPersona, a z tyłu belkę skrętną. Więc w sumie jazda 301 jest całkiem przyjemna. Właściwie to nic dziwnego, konstruktorzy mieli za zadanie stworzyć pojazd na średniej jakości drogi i pewnie wiedzieli, że nie będzie tu mocnych silników. Dzisiaj testuję egzemplarz z 2017 roku z mocnym dieslem, czyli 1.6 HDI o mocy 100 koni mechanicznych. Mało? No niby tak, ale z drugiej strony to prawie najmocniejsza dostępna jednostka. Do tego jest to nowoczesny i dynamiczny silnik, który osiąga setkę w 10,8 sekundy. Jeśli jeździmy nie tylko w mieście, to będzie to całkiem dobry wybór. Sprawdźmy zatem, czy jest też elastyczny. Przyspieszamy od 60 do 90 km na godzinę na trzecim biegu. Gaz do dech. Wynik to 4,7 sekundy, na biegu czwartym pogarsza się o 2,2 sekundy. Skoro już jesteśmy przy prędkości 90 km na godzinę, czas na pomiar głośności. Tutaj rezultat to 61,9 dB, a pomiar z autostrady zobaczycie w naszej tabeli. Widoczność jest średnia, co prawda mam spore lusterka, w których widać naprawdę dużo, ale słupek B i C są szerokie, a linia tylnego okna jest wysoko, więc w ogóle nie widzę krawędzi bagażnika. Na szczęście w naszym egzemplarzu mamy czujniki parkowania, choć wcale nie jest to tak bardzo popularna opcja wyposażeniowa w tym właśnie modelu. 1.6 HDI jest znany i lubiany także za swoją oszczędność. Sprawdźmy, jak sobie radzi w tym modelu. Na grafice zobaczycie wyniki testu spalania przeprowadzanego jak zawsze na autostradzie, na trasie oraz w mieście. Podczas testów NCAP 301 zgarnęła tylko 3 gwiazdki. Zabrakło na przykład przypomnienia o niezapiętych pasach pasażera. Przez lata granica taniości mocno się przesunęła. Kiedyś 301 kosztowała trochę ponad 40 tysięcy. Teraz na przykład nowy Citroen C-Elise kosztuje ponad 57.
No ale w końcu miało być o 301. Ceny startują od 16, a kończą się na 45 tysiącach złotych, a link do pełnej listy ogłoszeń na Automoto znajdziecie w prawym górnym rogu oraz w opisie. Gama silników jest dość skromna, za to sprawdzona. Na dole silniki 1.2 VTi z 3 cylindrami o mocy 72 koni mechanicznych z rodziny PureTech. Mocniejsza wersja ma 82 konie. Najmocniejsza benzyna ma pojemność 1.6 i moc 115 koni mechanicznych. Silniki 1.2 są dość słabe, jednak do miasta to wystarczy. Poza tym sporo z nich spełnia rolę zarobkową, na przykład jako taksi, a wiadomo, że tam koszty grają bardzo dużą rolę. Poza tym te jednostki mają jeszcze kilka zalet dla oszczędnych. Mało palą, mają wtrysk pośredni, więc bez problemu tolerują LPG oraz mają całkiem niezłą kulturę pracy jak na trzycylindrówkę. Dodam też, że 301 jest lekkim pojazdem, waży niewiele ponad tonę. 1.6 zapewnia już dobre osiągi i nadaje się i do miasta, i na trasę. Nie należy obawiać się nazwy VTi. To nie jest ten silnik, który powstał przy współpracy z BMW. Ta jednostka jest rozwinięciem starych 1.6 16V stosowanych jeszcze w 306 i 307. Linia tych silników jest maksymalnie prosta i trwała. Do najbardziej awaryjnych części należą cewki zapłonowe, sondy lambda oraz drobna elektryka. Jednak części nie są drogie i są łatwo dostępne. Jedynie przy silniku 1.2 trzeba być uważnym. Warto wspomnieć o problemie z rozrządem w kąpieli olejowej. Po pewnym przebiegu pasek może się łuszczyć, co grozi zatkaniem kanałów olejowych. Jednak nie jest to aż tak częsty problem. Poza tym przed awarią silnik powinien sygnalizować obniżone ciśnienie oleju. Wtedy jest jeszcze czas na jego uratowanie. No i zalecany interwał zmiany paska, czyli 160 tysięcy km, trzeba włożyć między bajki. Diesel to świetnie znany 1.6 HDi. Silnik prawie doskonały. Wiem, że nie jest ani najszybszy, ani najmocniejszy, za to jest oszczędny i trwały. Na początku była wersja od 92 do 100 koni mechanicznych, a po liftingu została tylko wersja 100 koni, która została zastąpiona przez swojego następcę, czyli 1.5 HDi o mocy 102 koni mechanicznych. Jak awaryjność diesli? Mają swoje problemy znane z nowoczesnych jednostek, a największym jest DPF, który w jeździe miejskiej może sprawić, że już nie będzie tak tanio i wygodnie. Warto też dokładniej sprawdzić, jaki osprzęt ma dana jednostka, ponieważ w zależności od rocznika i mocy nie każdy HDi ma zmienną geometrię turbiny czy dwumasowe koło zamachowe. To może mieć duże znaczenie przy serwisowaniu. A jak ogólnie można ocenić koszty utrzymania Peugeot 301? Spójrzcie na tabelę. W pierwszej koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Czas na podsumowanie. Napiszcie w komentarzach Wasze propozycje do kolejnych testów, dodając hashtag MarcinPrzetestuj. W tym modelu spodobała nam się niezawodna gama silnikowa ze świetnymi silnikami 1.6, które w połączeniu z tą masą są nawet dynamiczne. Do tego duży bagażnik, który jest większy niż w niejednym aucie klasy D. No i jest to prosta konstrukcja, która nie pogrąży nas podczas serwisowania. Co może wkurzać w tym samochodzie? Wnętrze. Co prawda nie wygląda bardzo budżetowo, ale jakość materiałów, spasowania, wygłuszenia wnętrza pozostawia tutaj troszkę do życzenia. No i jest kilka irytujących detali, jak na przykład brak przycisku otwierania bagażnika na klapie, czy brak trybu automatycznego szyb. Dziękuję Wam już za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę, a także pisania komentarzy. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć! Na przykład klucze. Obok... Ups. La 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 la. Z tyłu kanapa się składa.